Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj w Szkaradowie podczas licytacji gołębi doktora Warzechy. Ale oprócz tego, że odbyła się licytacja gołębi, mamy też dzisiaj taką uroczystość w postaci wręczania nagród za lot Magdeburg, który był zorganizowany przez okręg, tutaj, gdzie lotuje kolega Paweł Gniadzik, który ten lot wygrał. Kolega lotuje w oddziale Środa Śląska Leśnica. I jest to bardzo silny oddział. Między innymi lotuje tam też kolega Krzysztof Kusiu, którego kiedyś gościliśmy, a kolega Paweł jest w tym roku mistrzem tegoż oddziału i też ma wiele innych sukcesów. Między innymi ten wygrał lot, za który dzisiaj otrzymał puchar. Więcej może o swojej hodowli, troszeczkę może o oddziele, o tym, jakie ma gołębie, powie nam sam kolega Paweł. Proszę bardzo. Witam wszystkich hodowców. Hodowlą zajmuję się od kilkunastu lat. W tym roku uzyskałem dosyć taki duży sukces. Wygrałem loty gołębi młodych. Dodatkowo jeszcze wygrałem lot z Magdeburga przy konkurencji prawie 5000 gołębi. Mój gołąb wygrał, uzyskałem drugą serię. 10. gołębia miałem jeszcze z tegoż lotu. Także... Nie był to przypadek, widać, jest to, jak się nazywa, widać, że to się hodowla rozwija, a o czym świadczą właśnie te sukcesy. Powiedzmy coś jeszcze może więcej o tym locie Magdeburg. To jest lot organizowany co roku u Was, czy to był taki pierwszy raz? To jest lot organizowany corocznie przez, to jest lot okręgowy organizowany przez oddział Milicz. Zawsze wszystkie oddziały okręgu Wrocław biorą udział w tym locie. Wysłałem na ten lot 50 gołębi. Straty były duże? Nie zgubiłem żadnego gołębia. 33 gołębie znalazły się w pierwszych 20% listy konkursowej. Miałem 1, 10, 18, 19. No i jeszcze tam odległe miejsca. 33 konkursy. A ile kilometrów u kolegi to było? 487,3 kilometrów, tak? To konkurencja była, 386. A konkurencja była bardzo silna, też przypomnijmy, bo to prawie 5000 gołębi brało udział. 5000 i to były gołębie 287 hodowców. Także to było... No każdy dał liczne. Najlepsze. Rozumiem. A kolega z tych gołębi, które dał, to ten pierwszy, który był, to z jakich gołębi się wywodzi? Ten pierwszy gołąb... W ogóle, przepraszam, może powiedzmy, jaki numer ten gołąb miał, bo kolega tutaj przygotował właśnie... To jest gołąb 6541. Tutaj zobaczmy. To jest gołąb... Tutaj może najpierw pokażę. Gołębia też mamy, tutaj kolega ma do niego rodowody, też powie nam, po czym on jest. Zobaczmy. Samczyk pochodzi z Ardenów, a samica z Jansenów. Tu widzimy, to są wszystko Hansa Jerkampa. Tak, zakupione w Panderozie. Tu widzimy. Tutaj widzimy z 2002 roku. Jest samczyk właśnie. To jest samczyk, tak? Tak. Samczyk z linii. Tutaj widzimy Jana Ardena. A tutaj samiczka z 2007 roku. To jest Jansen Kamhuis. I z drugiej strony, od strony matki, też Janseny właśnie od Jerkampa. A tutaj mamy też przy okazji tego gołębia. Kolega tutaj nam go przywiózł. Jest to, widzimy chyba, gołąb niebieski, tak? Samiczka. Tak, samiczka niebieska. Pokażmy ją. Dokładnie, też żeby nie było. O, tu widzimy. Numerek tego, tak. Gołębia 6541. Widać po obrączce, że to jest gołąb z 2012 roku. Młody. O, zobaczmy, jak skrzydełko wygląda. Kolega, więcej gołębi ma z tej pary u siebie w gołębniku? Tak. I też się sprawdzają? Które się sprawdzają. Właśnie na krótkich lotach, takich sprinterskich, osiągają dosyć... Dobre wyniki. Dobre wyniki. Dobrze, zobaczmy. To ile kolega ma w końcu z tej pary gołębi miał w tym roku, przylotował? 4 gołębie, zostały 3. 3. A tamten, co zginął, to na jakim locie? Dłuższym, krótszym? Znaczy, zginął mi koło domu na treningu, dokładnie. No, nie mogę powiedzieć, bo były 4 młode zaobrączkowane. A pokażmy jeszcze raz tak kolegom tutaj. O, to jest ten gołąb właśnie. Kolega ma liczną hodowlę. Ile wszystkich gołębi w hodowli kolega posiada? Gołębi mam około 140. A młodych? W młodych i z drużyny lotowej... Z 94 pozostało 92 gołębie po 6 lotach. Czyli straty nie były duże? Straty minimalne. Kolega sam lotuje, czy jeszcze ktoś pomaga koledze w hodowle? Pomaga mi troszkę ojciec, tak. Ojciec, ale ojciec, że tak powiem, nie jest chyba członkiem amatorskim. Jest kibicem wiernym, pomaga mi w hodowli. Rozumiem. O, to mamy tego gołębia. Teraz jeszcze kolega przygotował chyba też gołębia, który był 8, tak? Nie? I przygotowałem jeszcze 2 gołębie, które... To pokażmy może te gołębie. Pokażmy może te gołębie. Oczywiście też gołębie młode z 2012 roku. Gołębie młode.
O, tu mieliśmy rodowody tych gołębi, tego gołębia, który to wygrał ten lot Magdeburg. Pierwszy lotnik oddziału Środa Śląska Leśnica. Tak, oczywiście z gołębi młodych. Z gołębi młodych. Tutaj. Pokażmy go. Tutaj, o, widzimy. Jest to gołąb pochodzący. I teraz chcemy właśnie zaprezentować gołębia kolejnego z hodowli od kolegi Pawła. To jest gołąb, który jest najlepszym lotnikiem oddziału. Jest to również gołąb niebieski. On też był na tym locie w Magdeburg, tak? Tak. I który lot tam zdobył? Które miejsce tam zdobył? Gołąbek ma 6 wykładań, 6 konkursów. A z tamtego lotu właśnie który był? Z tamtego lotu był 19. Tu zobaczmy 18. go. Tak, to, o, to jest ten gołąb. Jest to gołąb niebieski. Tu go widzimy, ten gołąb. Pokażmy skrzydełko może jeszcze, Paweł, duże. O tak, już tu widzimy go. O. O. Tutaj gołąb pochodzi z jakiej gołębi się wywodzi? To jest gołąb. Tu masz przygotowane. Van Vendrooy oraz Jansen. A to jest ze stacji Naturala, a drugi jest z Panderozy Polskiej od kolegi Cebuli. Tu zobaczmy go. O, i to są rodowody rodziców. I z tych gołębi miałeś jeszcze jakieś inne wyhodowane młode? Tak, były gołębie. I też się sprawdziły? I są 4. I są 4. Tak. Tak, bo to jest, zresztą mówiłeś, że bardzo małe straty miałeś w ogóle, nie? Strat. Przypomnijmy. O. I to jest gołąb taki niebieski. Zresztą wszystkie, które tutaj 3 prezentujemy kolegom, są wszystkie niebieskie. A kolejnego gołębia jakiego mamy teraz? To jest gołąb o numerze 6596. I to jest gołąb, który jest drugim lotnikiem oddziału. Tu zobaczmy go. O, piękny gołąb niebieski. 6 wkładań, 6 konkursów. Tak. Szczegóły można będzie w rodowodzie się zapoznać. Na stronie będziemy mieli na giełdzie wystawione te 3 wszystkie gołębie na sprzedaż. To jest gołąb. A popatrzmy. Z strony Jansen. O, tak. Z jednej strony to jest Jansen pochodzący ze stacji Natural Antwerp, a drugi to jest podobnie jak tamten od Hansa Ayerkampa, który jest Panderozy Polskiej. Tu zobaczmy go. I to jest też z Jansenów. Ayerkamp Jansen to. Tu zobaczmy go. O, szczegóły, mówię, można w rodowodzie zobaczyć na stronie internetowej. Pokażmy jeszcze skrzydło tego gołębia, może Paweł. O, tu zobaczmy. Tu kolega Paweł jeszcze dzisiaj się pochwali, bo dyplomy odebrał i puchary, właśnie między innymi za ten lot Magdeburg. Pucharu akurat już nie pokażemy, bo mamy go w samochodzie, ale jak się nazywa dyplom, możemy jeszcze kolegom pokazać. Pokażmy może dyplom, Paweł. Schowaj gołębia może tego, a weźmiemy, pokażemy ten dyplom. Dyplomy, nagrody rzeczowe. Tak, to... To jest to, co, że tak powiem, satysfakcjonuje hodowców bardzo. O, tu zobaczmy za drugą serię z tego lotu, gdyż kolega tam... Z 10-6 gołębi, tak? Tu zobaczmy. A tutaj 10. nagroda z tego lotu Magdeburg dla gołębia. Tutaj nie prezentowaliśmy go. Tak, to jest gołąb właśnie z tego lotnika, drugiego lotnika oddziału. Aha, czyli się sprawdza też. Brat. A tutaj mamy właśnie tutaj dyplom za pierwszą nagrodę z tego lotu Magdeburg dla tego gołębia 6541 od kolegi Pawła tutaj z hodowli. Kolega Paweł jeszcze tutaj nam poda swój numer telefonu, jakby ktoś chciał się więcej dowiedzieć o tych gołębiach, może jakieś nawet młode nabyć, których nie mamy na aukcji wystawionych, ale on ma u siebie, a miał małe straty, także będzie na pewno można coś tam nabyć. Także kolega nam poda numer telefonu, proszę bardzo. To jest 886655296. Także na stronie internetowej u nas też będzie ten telefon do dyspozycji kolegów. Także ktoś, kto będzie chciał się dowiedzieć więcej o hodowli kolegi Pawła. Tak, wieczorem będzie, tak, kolega Paweł w jakich godzinach preferuje właśnie wieczornych raczej? 18:00 po pracy. Tak. Także życzymy koledze sukcesów w przyszłości. Zachęcamy innych kolegów do brania przykładu między innymi z kolegi tutaj i też do wzięcia udziału w licytacji tych gołębi, które przed chwilą prezentowaliśmy, bo tak jak nam kolega Paweł powiedział, on te wszystkie gołębie może sprzedać, to są czołowe. Najlepsze gołębie, które posiada. Kolega tutaj mi zdradził, taką sobie chce altankę wybudować, żeby mógł, że tak powiem, kolegów godnie zawsze przywitać, porozmawiać z nimi, no i też tak się chyba trochę schować przed innymi. Oczywiście. Tak, i tutaj właśnie między innymi tutaj sprzedaż tej gołębi może mu to, że tak powiem, umożliwić i przybliżyć. Także jeszcze raz dziękujemy koledze i do zobaczenia, a życzymy dobrych lotów. Dziękuję również, powodzenia wszystkim. Dziękujemy, do zobaczenia.